Poszłaś na studia, uczyłaś się wiele lat, masz wiedzę, wykształcenie, reprezentujesz sobą pewien poziom. Poziom mentalny, jakość zachowania. Weszłaś po drabinie społecznej wyżej niż byłaś na samym początku. Zanim powiesz, że to powierzchowne i tego nie potrzebujesz, od razu cię uspokoję. Potrzebujesz i to bardzo. Skoro starasz się w życiu o pozycję w grupie, skoro zabiegasz o podziw czy chociażby pochwałę, no to przestań akceptować wszechogarniającą byle jakość. Niech będzie zrozumiale, mów do szerokiej publiczności, niech będzie prosto, nie używaj trudnych słów, niech będzie łatwo, krótko, szybko, przyjemnie, wygodnie, swobodnie, na luzie, bez spiny, czyli dziś o życiowym fast foodzie. Tym odcinkiem zaczynam trzeci sezon podcastu Moda na Sukces. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zapraszam Cię do wysłuchania krótkiego intro, w którym dowiesz się, kim jestem. Jeśli słuchasz mojego podcastu regularnie, to bardzo się cieszę. Przewiń intro albo uzbrój się w kilkusekundową cierpliwość. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Moda na Sukces. Jak sama nazwa wskazuje, będę poruszać się wokół dwóch zagadnień: wizerunku i sposobu myślenia. Dlaczego? Bo sukces przychodzi wtedy, gdy te dwa elementy idą w parze i wzajemnie się wspierają. Zapraszam! Kto piecze najlepsze ciasta w okolicy? Moja mama. Wszystkie koleżanki to wiedzą i gdy tylko zbliżają się czyjeś urodziny, Grażyna stoi przy piekarniku. Jest też najbardziej biegła technologicznie wśród rówieśniczek. Po 70 używa iPhone'a i sama go nawet aktualizuje, nawet ja tego nie robię. Wysyła elektroniczne przelewy, korzysta z komputera każdego dnia, a gdy ostatnio wysłałam jej link do mojego podcastu, to mi odpisała, że już słuchała na aplikacji Apple Podcast. Byłam zaskoczona. Niewątpliwie błyszczy wśród koleżanek, gdy mówimy o zaadoptowaniu nowoczesności. A jak jest u Ciebie? Poszłaś na studia, uczyłaś się wiele lat, masz wiedzę, wykształcenie, reprezentujesz sobą pewien poziom. Poziom mentalny, jakość zachowania. Weszłaś po drabinie społecznej wyżej niż byłaś na samym początku. Zanim powiesz, że to powierzchowne i tego nie potrzebujesz, od razu Cię uspokoję. Potrzebujesz i to bardzo. Ja wiem, że to jest kontra. Potrzebujesz pozycji, prestiżu i podziwu. Tak, tak, nie przesłyszałaś się. Wmawiasz sobie, że tak nie jest, ale to czyste oszukiwanie się. I jeśli już teraz się na mnie denerwujesz, i to bardzo, to zaczekaj sekundę, zanim wysuniesz działa. Wyjaśnię Ci, jak funkcjonuje nasz mózg, bo to on kieruje nas w te obszary. Za wspomniane potrzeby odpowiada jedna konkretna część mózgu, czyli mózg ssaczy, który jest odpowiedzialny za emocje. Jest też odpowiedzialny za relacje. Uwielbia być w grupie, dlatego tak bardzo nas ciągnie do społeczności. Nieważne jakiej, zawsze jest jakaś. W pracy, w szkole, w sąsiedztwie. A od lat jest też społeczność wirtualna. Łatwo tutaj wyciągnąć wnioski, skąd taka popularność wszelkich portali społecznościowych. Ta część naszego mózgu odpowiada też za hierarchię i pozycję w grupie. Uwielbia celebracje i właśnie prestiż, bo wtedy wydziela się dopamina. A zatem twój mózg ssaczy sprawia, że walczysz o pozycję w grupie, że pożądasz prestiżu i chcesz być jak najwyżej w hierarchii. Twoja wyobraźnia poszybowała teraz w Himalaje i myślisz, że o co ci właściwie chodzi, skoro ty tutaj żadnej pozycji w firmie nie masz. A może właśnie pieczesz najlepsze ciasta wśród wszystkich sąsiadek i za każdym razem, gdy ktoś ma wspomniane urodziny, znów zamówienie trafia do ciebie, tak jak w przypadku mojej mamy. Dlaczego? Bo jesteś najlepsza. Hierarchia i prestiż. A może w rodzinie zawsze to ciebie pytają rodzice o zdanie, bo chociaż masz jeszcze dwójkę innego rodzeństwa, to jednak z twoim zdaniem liczą się najbardziej. Hierarchia i prestiż. A może w pracy jesteś najlepsza w obsłudze upierdliwego klienta i mówią o tobie dyplomatka. Pozycja i prestiż. A może masz na Instagramie 30 tysięcy obserwujących, a twoje koleżanki tylko 1000. Pozycja i prestiż.
Zresztą tutaj akurat jeśli mówimy o mediach społecznościowych, to sama się zastanów nad tym, po co ci obserwujący i lajki. Oczywiście sporo z nas prowadzi swoje biznesy, coś sprzedaje, coś tworzy i wtedy to jest zupełnie inna potrzeba. Ale założę się, że znasz też takie osoby, które nie sprzedają nic za pomocą swojego profilu, nie mają oferty, nie wspiera to ich biznesu, a błyszczą ilością obserwujących i tysiącami lajków. Po co? Chyba już wiesz. Pozycja i prestiż. Wydziela się dopamina. Czujemy się cudownie. A może jesteś zawsze najlepiej ubrana wśród koleżanek i każda się zachwyca twoimi stylizacjami? A może masz najpiękniej urządzone mieszkanie? A być może wreszcie masz popularność, jesteś osobą publiczną, osiągnęłaś sukces w biznesie, masz wysokie stanowisko w firmie, starasz się o awans, dobre zarobki, jesteś liderem w sprzedaży, masz najlepszy samochód w okolicy i tak dalej. Tych przykładów mogę mnożyć szereg. Chyba już wiesz, o co chodzi, prawda? Wbrew temu, co ci się wydaje, nie jesteś odporna na potrzebę prestiżu. Każdy to ma, tylko różnice są w skali, no i oczywiście w grupie. Każdy z nas chce być w czymś super. Chce być chwalony, podziwiany, chce być kimś. Tu nie ma logicznego myślenia, to jest potrzeba, za którą odpowiada fragment twojego mózgu, dlatego nie wyrzucaj sobie. Co ważne, mózg ssaczy nie odróżnia poniżenia od śmierci. Czujesz? Słyszysz to? Mózg ssaczy nie odróżnia poniżenia od śmierci. Możesz sobie teraz wyobrazić, jak się czułaś po największym upadku twojego życia. W jakiej kondycji mentalnej byłaś? Jak długo to trwało, zanim odrodziłaś się na nowo? Teraz, gdy już wiesz, jak to działa, chcę zwrócić twoją uwagę na jeszcze jeden aspekt. My, jako ludzie, każdy z nas, mamy różną wrażliwość na swoim punkcie, dlatego zanim powiesz komuś coś nieprzyjemnego, zanim kogoś wyśmiejesz, obrazisz albo co gorsza, poniżysz, miej na uwadze te granice u drugiego człowieka. Wiemy już, o co chodzi z prestiżem, to wróćmy do życiowego fast foodu, bo od tego właśnie zaczęłam. Skoro starasz się w życiu o pozycję w grupie, skoro zabiegasz o podziw czy chociażby pochwałę, no to przestań akceptować wszechogarniającą byle jakość. To się nie spina, tu nie ma logiki. Czy naprawdę ta pozorna wygoda musi zaprowadzić cię do eleganckiej restauracji w dżinsach i t-shircie albo co gorsza w dresie? Czy rzeczywiście do teatru, opery możesz iść w czym tam chcesz, bo teraz tak wszyscy na luzie i bez spiny i to jest takie fajne? Zresztą, co to za słowa? Luz, spina, fajne. Generalnie tak jest cool, prawda? Chociaż chyba to już nie jest modne słowo, tak mi się wydaje. Spójrz prawdzie w oczy. To nie jest kwestia tego, że na słynnym luzie jest tak fajnie, ale raczej tego, że ci się po prostu nie chce. Nie chodzi tutaj tylko o ubranie, ale generalnie o wszystko. Nie chce ci się wysilić, pomyśleć, sprawdzić, postarać się, zastanowić. Lepiej w tym czasie obejrzeć serial. Za to lenistwo jest odpowiedzialny twój ssaczy mózg i on jest powiązany z instynktami, ale o tym innym razem. Krótko mówiąc, to jest taka walka pomiędzy twoją potrzebą prestiżu a potrzebą gromadzenia twoich sił i tym lenistwem, instynktownym lenistwem, bo właśnie o to gromadzenie sił chodzi. No i teraz co jest dla ciebie ważniejsze? To, żeby się starać, to, żeby gdzieś zajść, gdzieś wysoko, czy jednak odpocząć? Bo zwróć uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz. Prestiż, czy podziw innych ludzi jest za coś. On nie jest za nic. On nie jest za to, że jesteś. On nie jest za to, że jesteś, oj, taka jestem, no taka fajna jestem. Za to nie będzie podziwu i prestiżu. Podziw i prestiż oznacza, że zrobiłaś w życiu coś dobrze. Że się wysiliłaś i jesteś w czymś świetna. A to nie jest lenistwo. Byle jakość nas atakuje z każdej strony, bo najłatwiej założyć dżinsy i t-shirt, najszybciej przejrzeć rolki zamiast poczytać. Wszystko to jest instynkt, szybko, prosto, bez wysiłku. Ciekawa tylko jestem, jak się w tej byle jakości rozwiniesz i jak zadbasz o swój prestiż. To ty decydujesz, czy kierujesz się rozsądkiem i rozwijasz,
czy pozwalasz na instynktowne lenistwo. Na koniec życzę Ci jakości w życiu, myśleniu, decyzyjności i w działaniu. Niech to będzie życie na 5 gwiazdek. Jeśli chcesz więcej, to serdecznie zapraszam Cię na moje social media. Instagram, YouTube, Facebook, Magdalena Radomska, Moda na sukces. To co, wstajesz z kanapy i jednak pokazujesz, że Ci się chce? Do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!